zaczynaliśmy w Polsce, wyprzedzając całą Europę i resztę świata odnośnie leczenia nowotworów, niszczenia nowotworów. I tutaj, to co tutaj pokazuje, co jest, to właśnie są sprawy nadżerki. Wprowadziliśmy, że tak powiem, wypalanki nie wysokotemperaturowe, tylko wypalanki wymrażanie. To właśnie, no więc zrobiliśmy urządzenie i z Weigertem, z takim ordynatorem w ginekologii wojskowego szpitala, zaczynaliśmy, że tak powiem, zrobiliśmy 2000 zabiegów, z tego mieliśmy tylko wznowy w dwóch wypadkach. Te wszystkie materiały poszły do Warszawy, do Ministerstwa Zdrowia i w Ministerstwie Zdrowia gdzieś to wsiąkło. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Rychnowski, Karpiński, Kluska, tym razem pan Raszkowski, czyli osoby, które miały bardzo ciekawy wpływ na nasze postrzeganie, na naszą technologię, o której tak naprawdę jest nam za mało przekazywana. Pan Raszkowski jest człowiekiem, który całe życie zajmował się kriogeniką, krioterapią, niskimi temperaturami. Oraz Emilian Zgraja, człowiek, który tą wiedzę zaprzągł praktycznie i zbudował pierwszą mobilną komorę kriogeniczną. No dobrze, właśnie. Mówię dobrze. Dobrze powiedziałem. Pierwszą kriogeniczną, tak naprawdę to jest kontynuacja pomysłu Zbyszka sprzed 30 lat. Zostało zrobione to, co kiedyś było niemożliwe. W tej chwili po aktualizacji technologii, która poszła do przodu bardzo mocno, no powstała taka komora w pełni jeżdżąca. Dobrze, panowie, powiedzcie mi, co to jest kriogenika i jak to się w ogóle zaczęło na świecie? Z czym to się je? Wiadomo jest, rozpoczęto w Polsce w latach 70. leczenie nowotworów i od tego się wszystko zaczęło. I rozpoczynaliśmy niszczenie na przykład nowotworów w układzie typu nadżerki na przykład w ginekologii. I to rozpoczęliśmy we Wrocławiu jako pierwsi w Polsce. Zrobiliśmy z panem ordynatorem Weigertem 2000 zabiegów. Z tego mieliśmy tylko dwa wznowienia, jak to się nazywa, tych, że potrzeba poprawki nanieść do tych zabiegów. Czyli bardzo skuteczna metoda. Bardzo stuprocentowo. I te opracowania poszło w latach 70. do Warszawy, do Ministerstwa Zdrowia i później ślad po tym zaginął całkowicie. Natomiast tu we Wrocławiu było zapotrzebowanie na wykonanie urządzenia do nadżerek i to wykonaliśmy w latach 70. Urządzenie, które niszczyło właśnie w ginekologii te nadżerki, następnie w laryngologii i tu Lubin zapłacił za zrobienie urządzenia do właśnie zabiegów laryngologicznych i to też następne. Później było zapotrzebowanie, na przykład sprawa prostaty. Rozpocząłem i zrobiłem urządzenie do prostaty. I to było początki, to lata 70. Wtedy dowiedzieliśmy się w latach 80., że pan profesor Yamauchi... No właśnie, skąd w ogóle pomysł na niskie temperatury, na ingerencję niskimi temperaturami w organizm człowieka? No właśnie, okazało się, że niszczyć to znana jest metoda, natomiast leczyć bodźcowo to właśnie powstało w Japonii. I tam okazało się, że człowiek, który miał choroby typu reumatoidalne, zapalenie stawów i tak dalej, jak zaczął na przykład chłodzić się jakimiś innymi metodami farmakologicznymi i
przepraszam, bardzo zimną wodą nawet i lodem okładać, dawały to pewne ulgę w danym wypadku. I pan Jamałczy mówi, chwileczkę, to spróbujmy to zrobić, że tak powiem, z prawdziwego zdarzenia. I zrobił pierwsze nadmuchy. I to też w latach 70. było. I wtedy można niszczyć tkankę, jeżeli będziemy długo na miejsce aplikacji działać niskimi temperaturami. Względnie możemy działać bodźcowo na cały organizm ludzki, jeżeli byśmy wykonali na przykład taką dużą lodówkę i tam włożyli człowieka. I to właśnie zrobił Jamałczy. No właśnie, Emilian, ty zrobiłeś taką dużą lodówkę, z którą jeździsz, tak, bo jest ona mobilna i wkładasz tam człowieka. Czy człowieka tam nie zamrozisz przypadkiem? Jest taka możliwość, ale zabieg sam z siebie stosowany jest od minus 115 do minus 135, maksymalnie 140 stopni i wchodzimy tylko na 3 minuty. Bardzo krótki bodziec, gdzie procesy, które są nazywane zamarzaniem komórki, wody i tak dalej, tak szybko nie nastąpią, dlatego że organizm sam z siebie ma własny mechanizm, który utrzymuje temperaturę. Także nie ma możliwości zrobienia sobie krzywdy. Czyli taka krótki bodziec wcale nie jest szkodliwy, a wręcz przeciwnie, robi coś, co robi właśnie. Bodziec powoduje to, że tak bardzo mocno upraszczając, że sygnały poprzez receptory zimna, które mamy na całym ciele, odbierane przez mózg, są interpretowane w ten sposób, żeby się bronić, że jest zagrożenie. Zagrożenie życia, tak. Zagrożenie życia. Mózg wysyła wtedy do serca, do wielu miejsc w całym organizmie informacje, żeby dostarczyć więcej krwi, dostarczyć więcej tlenu, żeby się bronić. I od tego momentu zaczyna się reakcja, tak też bardzo mocno upraszczająca, autoobronna organizmu. Są produkowane endorfiny, testosteron i jeszcze mnóstwo substancji w sposób naturalny, które po prostu no, później wyzwalają reakcję, nie? Że człowiek nie czuje bólu, pobudzony jest i tak dalej, i tak dalej. Ale to by należało zapytać się lekarzy. Tak, ja mówię. My zrobiliśmy urządzenie, jesteśmy inżynierami. I wykonaliśmy urządzenie, było zapotrzebowanie na niszczenie na przykład nowotworów. No właśnie, bo ja tutaj później. Przepraszam, że przerwę, ale ja widzę jakby dwa różne systemy. Jeden to jest pobudzanie jakieś autoimmunologiczne, a drugi system no to jest wymrażanie. Tak, to jest zupełnie dwa rodzaje działania na organizm ludzki. Tak. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że organizm ludzki jest bardzo skomplikowaną maszynerią i co innego jest w tułowiu, a co innego jest w kończynach. I na przykład tu bardzo szybko otrzymujemy bodziec do mózgu, że to jest zimno w ręce czy zimno w nogi, automatycznie w to miejsce cały układ zaczyna pracować i dawać tam odpowiednio podgrzaną krew do miejsca, gdzie jest właśnie ten ubytek ciepła. To są zupełnie, ale dlaczego tak się dzieje? Jest to działanie czysto medyczne i nie wolno nam wchodzić w medycynę. Tak, tak. Tylko my jesteśmy po to, żebyśmy dali to lekarzom broń, żeby oni mogli to wykorzystać dla dobra i leczenia danych schorzeń. I proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili to, co ja robiłem z panią Jarząb, profesor Jarząb z Lublina, mieliśmy działanie na, że tak powiem, nowotwory skóry.
Chcę od razu powiedzieć, że nowotwór skóry ma to do siebie, że na wierzchu od razu widać taką czarną, że tak powiem, narość brązową, czarną. I teraz, jeżeli chcielibyśmy to usunąć, należałoby wyciąć z olbrzymim nadatkiem. Natomiast jeżeli w to miejsce dalibyśmy końcówkę niskotemperaturową, którą temperatura była minus 196 stopni, to niszczy się ten nowotwór razem z tkanką. Trzeba uważać, żeby przypadkowo za dużo nie, jak to mówię, zniszczyć dobrej tkanki, ale można mniej zniszczyć nowotwór, ale okazuje się, że później i bariera immunologiczna, nawiasem mówiąc, zniszczy resztę tkanki. I takie badania rozpoczęto właśnie w Lublinie, pani profesor Jarząb tym się zajęła i przyznaje się, że to było rewelacyjne, nawiasem mówiąc, ale do pewnego stopnia okazuje się, że działanie farmakologicznych środków, nawiasem mówiąc, wtedy się mniej zużywało. W tej chwili, weźmy, wejście do komory kosztowało 35 zł, a jeden zastrzyk amerykański kosztuje 1500 zł i trzeba codziennie to powtarzać. To kto zwycięży? Zwycięży właśnie firma farmaceutyczna, która na przykład no, ma takie możliwości. I w tej chwili to, co się dzieje na zachodzie Europy i w Ameryce, to jest bardzo trudno przekonać, że tak powiem, ludzi, którzy mają pieniądze i nie chcą tego robić, że można to zrobić o wiele taniej i to razy ile? 35 zł do 1500, to umiemy policzyć, jaka to jest różnica. Tak? Bez skutków, wręcz odwrotnie, nawiasem mówiąc, organizm ludzki, nawiasem mówiąc, bardzo lubi i właśnie działanie bodźcowe zimna. Bo automatycznie wydolność organizmu wzrasta n razy. Czyli w tym wypadku zamiast odpoczywać miesiącami, można to wszystko zrobić w ciągu tygodnia, jeżeli będziemy wchodzić do komory niskotemperaturowej przykładowo. Dobrze, panowie, chcę jeszcze, bo ja jestem człowiek prosty i techniczny. Ja chcę wiedzieć, skąd się bierze ta niska temperatura? Okazuje się, że w tej chwili są ludzie, nawiasem mówiąc, i to Polacy, Olszewski i Wróblewski, którzy skroplili azot, tlen i tak dalej. Czyli uwaga, to co mamy w powietrzu, mamy w postaci cieczy. Każda ta ciecz ma odpowiednią temperaturę brzenia. A na przykład azot minus 196, tlen 183 i tak dalej, i tak dalej. Czyli uwaga, nawiasem mówiąc, to zimno. Olszewski i Wróblewski zrobili piękną robotę, nawiasem mówiąc, dla całego świata, ale było taka rzecz, że wykorzystania dla celów medycznych rozpoczęło się we Wrocławiu, tutaj w Polsce. Czyli po raz kolejny Polacy mieli jakiś ogromny udział w naukę światową. Tak. I tak. Co dalej pociągnęła nasza nauka wrocławska, tak? Tak. I przyznaję się, że wtedy Instytut Niskich Temperatur, który to jest Panowski Instytut, i on wtedy rozpoczął możliwość wykorzystania niskich temperatur w gospodarce narodowej. Powstały CPBER-y, które miały za zadanie wprowadzenia niskich temperatur w gospodarkę narodową, w tym i też w lecznictwo. I tu, nawiasem mówiąc, tutaj olbrzymi zasługa Trzebiatowski, nie wiem, czy nazwisko mówią w tej chwili, to był dyrektor Panowski Instytutu Niskich Temperatur,
w pewnym okresie czasu. No jest więc i on właśnie wprowadził CPPR-y, które można było właściwie, otrzymywaliśmy pieniądze właśnie gdzie do Wrocławia, gdzie tu dopiero my byliśmy koordynatorem pierwszego stopnia, żeby wprowadzić to na przykład w medycynę. I w medycynę akurat trafiłem na mnie. I ja, jak zacząłem, będąc pracownikiem instytutu, mogłem sobie pozwolić, bo Trzybiatowski mówi, proszę pana, jeżeli pan znajdzie pieniądze, to możesz pan sobie zrobić za wiele milionów tą komorę, bo ja o tej komorze już myślałem o wiele wcześniej niż Japończycy. Bo uważałem, że to coś w tym jest. Dopiero okazało się, jak Japończyk Jemałczyk to zrobił, no to ja mówię, chwileczka, to jest to, o czym ja marzyłem. I wtedy ja już miałem doświadczenie w niszczeniu nowotworów, przechowywanie materiałów biologicznych i później odmrażanie ich, uwaga, no więc mówiąc, zamrozić możemy bez kłopotu, ale odmrozić to trzeba umieć. Czyli odmrozić tak, żeby jeszcze żyło, tak? Możemy sobie wyobrazić, jak przychodzi mróz i na szybach jest takie kwiatki. Te kwiatki to są dendryty lodu, które tak samo powstaje to w komórce. Komórka malutka, prawda? I tam powstaje ten dendryt i co? On rosnąc niszczy tą komórkę. I trzeba tak podziałać niskimi temperaturami, żeby nie powstał ten dendryt. Powinien być, on był taki malusieńki, mikronowy i żeby nie rósł i nie niszczył komórki. I to jest cała nauka krio. Jak zrobić, żeby można było, że tak powiem, wykorzystać to zimno, nie niszcząc komórki. W tej chwili się mówi, że można, przepraszam bardzo, człowieka zamrozić. Tak, tylko nikt tego odmrozić nie potrafi, według mnie. A jestem kryogenikiem i mam doświadczenie 40 lat. Możemy wtedy odmrozić daną, że tak powiem, materiał biologiczny, jeżeli to będzie bardzo cieniutkie, wielkości, no najlepiej 3-4 wielkości, znaczy w mikronach można by było to liczyć. Będziemy mieli to, co my mamy na przykład z zamrożeniem owoców. Proszę zwrócić uwagę, jak doskonale wyglądają truskawki zamrożone. One są śliczne, ale uwaga, ale jak odmrażamy, to robi się pulpa. I to samo jest z komórkami, nawiasem mówiąc. I z krwią, i jakbyśmy chcieli człowieka zamrozić, to na wierzchu ta skóra rzeczywiście okazałaby się, że ona się da odmrozić i będzie żyła, natomiast już pod skórą, gdzie jest już opór termiczny, prawda, bo to mamy z jednej, człowiek jest maszyną, którą wytwarza ciepło i teraz to ciepło idąc do góry, prawda, wchodzi mnie na przykład na skórę i skórę potrafię, że tak powiem, zamrozić, ale już pod skórą zamrozić mogę, bo to trzeba dłużej poczekać, ale konstrukcja już mięśni i innych urządzeń, no, które jest zbudowany człowiek, on
zamrozić się da, ale przy odmrażaniu powstaną te dendryty, które zniszczą całą konstrukcję. I według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy zamrozić wszystko możemy, ale odmrozić trzeba umieć. I w tej chwili ci, którzy na przykład są zamrożeni ludzie, to według mojej wiedzy, nawiasem mówiąc, nie da się ich odmrozić, a szczególnie mózg. Już nie żyją. Oni już nie żyją, bo zamrozić się da, ale teraz, jeżeli tam w środku, teraz trzeba by było w każdym doprowadzić do każdej części malutkiej, na przykład mózgu, czy wątroby, czy nerek, w każde miejsce dać energię, która by błyskawicznie odmraziła daną, że tak powiem, komórkę, ale okaże się, że nawet mówiąc, jak będzie dłużej to trwało odmrażanie, to już powstaną te dendryty, które zniszczą całą tą komórkę. Bo dendryt powstaje przy zamrażaniu i odmrażaniu. I przy odmrażaniu, tak samo. Możemy zamrozić nie mając dendrytów, a przy rozmrażaniu on powstanie i zniszczy komórkę. I teraz, jeżeli ktoś mnie mówi, że my tylko i wyłącznie, na przykład zamrażając krew, mamy 10% krwi się niszczy. To jest pobożne życzenia tylko. Emilian, do ciebie mam pytanie. Powiedz mi w takim razie, jak ty technicznie osiągasz to, że zmrażasz całe wielkie pomieszczenie do tej temperatury, powiedzmy tam minus 140 stopni. Jak to się dzieje? Do zmrażania, do przygotowania komory do pracy używamy azotu, który poprzez instalację i poprzez wymiennik ciepła oddaje, tak naprawdę nie wiadomo, czy nazwać ciepło, czy zimno, w każdym razie oddaje cały chłód w układzie zamkniętym i wraca poprzez instalację na zewnątrz samochodu do atmosfery z powrotem. Także w krokomorze jest naturalne powietrze ochłodzone do temperatury. Przy przechodzeniu azotu w stan gazowy z temperatury minus 196 stopni uzyskanie 115-140, minus 140 stopni nie jest rzeczą trudną. Po prostu to. Ale użyłeś słowa naturalne powietrze, bo z tego co ja wiem, to są też kriokomory, które mają jakby w oparach azotu się człowiek porusza, czy znaczy, nie? Znaczy one nie są nazywane kriokomorami, tylko kriosaunami. Aha, człowiek jest bezpośrednio, ma kontakt z azotem, z oparami. Charakterystyczne jest to, że no, przy zabiegu stoi i wystaje mu głowa. Głowa Aha. jest ponad, po to, żeby nie oddychał oparami azotu. Wystarczy trzy razy pobrać powietrze i już człowiek umarł. Normalnie człowiek nie może oddychać azotem. Czyli w tym wypadku... Jako składnik powietrza tak, ale czystym nie. Nie. W naszej kriokomorze klient, pacjent nie ma styczności z azotem w ogóle. Mhm. To jest schłodzone powietrze. To jest tak jak kaloryferami ogrzewamy mieszkanie, tak samo my w cudzysłowie kaloryferem, schładzamy powietrze, które jest naturalne. I tu ono musimy pamiętać, że to jest, że tak powiem, wykorzystanie ciepłoparowania cieczy kryogenicznych. To jest około 300 dżuli z 1 grama. Z 1 grama azotu mamy 300 dżuli. Jest to dosyć potężna ilość, którą możemy wykorzystać. I to wykorzystuje właśnie kolega w urządzeniu, że normalnie ciekły azot wchodzi do wymienników ciepła, gdzie jest, że tak powiem, oddaje ciepło parowania i to są olbrzymie ilości ciepła, które można wykorzystać. Jak ja zrobiłem pierwsze nadmuchy w Polsce tutaj, we Wrocławiu, faceci kupili i szybko oddali z powrotem. Ja próbowałem znaleźć, ktoś by chciał to kupić
I wtedy znalazł się Zagrobelny i Zagrobelny mówi, ja takie trzy urządzenia proszę mnie dostarczyć do uczelni. Do badań. Do badań. Tak. I wtedy od tego wszystko zaczęło się w Polsce. Żeby nie było Zagrobelnego, to co ja robiłem, to najwyżej niszczenie nowotworu by prawdopodobnie i leczenie nadżerek by przeszło w medycynie, natomiast działanie bodźcowe na cały organizm, w ogóle by nikt się, pies z kulawą nogą, tym się nie zajął. Bo uwaga, ci, którzy robili w Japonii i później w Niemczech, pan Fricke przywiózł to do Europy, okazało się, nawiasem mówiąc, że na początku, jak te firmy farmaceutyczne nie czuły się zagrożone, to nie zwracały na to uwagi. Dopiero jak zobaczyły, że to ucieka im, pieniążki uciekają, bo zamiast, że tak powiem, zastrzyków, zamiast farmaceutycznych różnych specyfików, to no, tu wystarczy wejść do komory i resztę załatwia to sam organizm, sam człowiek. Naturalnie. Naturalnie. A teraz uwaga, tak na dobrą sprawę, niektórzy, na przykład teraz sportowcy, za nimi jeżdżą komory, nawiasem, tak na dobrą sprawę, to jest tak jakby, przepraszam bardzo, człowiek dostawał jakieś farmakologiczne środki, które są niedozwolone, tak zwany doping. Mhm. To jest doping dla całego organizmu. Jeżeli wtedy można by było wejść na te 10. piętro bez zasapania, no to przepraszam bardzo, wydolność organizmu. Czyli tak. Kriogenika punktowa, czyli to jest takie to leczenie punktowe, tak? Niszczenie. Niszczenie. Tak. I to jest kriochirurgia. Kriochirurgia. Albo oddziaływanie na cały organizm, czyli krioterapia. Krioterapia, tak. I wtedy wchodzimy do komory i nasz pobudzamy autoimmunologię, odporność naszego organizmu, tak, który... Tak, tak. A to jest tak skomplikowana sprawa, że bez przygotowania medycznego i odpowiedniego naukowego nie każdy by to nawet jest w stanie zrozumieć. Ale możemy powiedzieć jedną rzecz. To działa. Ale to działa. Ale to działa. No to działa bardzo, bardzo skutecznie. Panowie, bo to no z tego, co się orientuję, no to co? Polska znowu miała jakiś, czy ma nadal jakiś ośrodek, który no zajął się taką dziedziną, powiedzmy, nauki, która jest mało rozpowszechniona chyba w świecie. Czy krioterapia jest bardzo rozpowszechniona w świecie, czy krioterapia nie? Krioterapia jest już dość mocno znana na świecie. Znana, ale niewłaściwie stosowana. Bo uwaga, ci, którzy na przykład chcą zarobić pieniądze i mówią, że takie wejście, trzeba na przykład, ma się oparzenie, to trzeba tak podmuchać. Pomachać. Pomachać i jest w porządku. Ale teraz jest pytanie, czyli z drugiej strony też trzeba pomachać? Rozumiemy się, trzeba mieć wiedzę, jak wykorzystać te niskie temperatury. Bez tej wiedzy nie możemy zrobić kroku do przodu. Doszły mnie też słuchy, że krioterapia pomaga przy zastosowaniu różnych innych terapii. Jest jakby takim wzmacniaczem różnych innych terapii. Czy to jest prawda? Tak, tak, oczywiście. Nie czarujmy się. Zamiast stosować, że tak powiem, bardzo i szkodliwych dla całego organizmu jakichś farmakologicznych środków, to wystarczy na przykład pobudzić organizm, żeby organizm sam wytworzył te środki i co najważniejsze, to jest wytworzone przez organizm, te środki, nie ma tak zwanych efektów ubocznych, wręcz odwrotnie. Wydolność organizmu wzrasta. I na przykład dlaczego ci, tak na dobrą sprawę, chyba nikt sobie nie zdaje sprawy, że jak ktoś ma na przykład, jedzie w peletonie i za nim jeździ ta komora, to jak, i oni później wchodzą, to w stosunku do tych, którzy nie mają takiej komory,
To jest niesprawiedliwość dziejowa, bo nie daje się możliwość jednakowego startu na drugi dzień. Ludzie są zmęczeni, przemęczeni, a ci są wypoczęci. No to przepraszam bardzo. Zregenerowani. Zregenerowani. Tak. Regeneracja. Także już bardzo dużo trzeba wprowadzić. Dziwna rzecz, że niektóre państwa, na przykład Niemcy, w tej chwili zaczynają robić, bo można ochładzać powietrze metodą mechaniczną. Proszę bardzo, dmucha pan i to, co się dmucha, to jest chłodniejsze, prawda? To wystarczy, żeby teraz ileś to razy zwiększyć i na końcu okaże się, że można skroplić tlen. Później azot, to później wodór, a na koniec hel, 4,2 Kelvin. Też wszystko to można zrobić mechanicznie. No to przepraszam bardzo. Taką fabryką jest człowiek. I teraz wykorzystać tę możliwość, żeby sam sobie człowiek się leczył i co najważniejsze, wprowadzenie dla niektórych te jeżdżenie za peletonem czy coś takiego jest rzeczą nieporozumieniem, bo to jest nic innego jak bodźcowe działanie. Nie powinno to być w sporcie. Chyba, że to będzie tak. Ktoś biega na przykład, wchodzi do komory, na drugi dzień on jest zregenerowany. On może być bardziej wydolny na przykład. Wszyscy górnicy, wszyscy ci, którzy ciężko pracują. Przez całe 8 godzin, jak on bije, że tak powiem, przerzuca węgiel czy coś takiego, ile energii zużywa. Na drugi dzień to on jest połamany, ale jakby weszedł do komory, on by wyszedł i od początku mógłby być pełnosprawnym człowiekiem do danej pracy, ciężkiej pracy. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to wynika z tego, że ten 3-minutowy pobyt raptem 3 minuty tak w niskiej temperaturze i powoduje taką regenerację organizmu. Tak. Proszę sobie wyobrazić, że ja przez 10 lat wprowadzałem pacjentów do komory, która była na AWF-ie. I człowiek, który przychodził do nas, nawiasujący pan, który chciał trochę pobiegać. I na razie on przebiegł 20-30 metrów i już zasapany. Jak zaczął wchodzić do komory, ale nie raz, nie dwa, tylko on był 30 razy w komorze i wtedy biegaliśmy razem, to on mógł przelecieć 5 kilometrów. No niesamowite. Taka wydolność organizmu. I tu jest cały dowcip. No dobrze. Emilian, ile takich zabiegów trzeba przejść, żeby mieć jakiś widoczny efekt? Takich 3-minutowych. Jak to wygląda w ogóle? Znaczy, mówi się o tym, to też są opracowania naukowe naszej kadry profesorskiej. Mówi się o tym, że już reakcję organizmu widać, odczuwa się po 2-3 zabiegach. Ale odczucie, a pełne działanie, takie w 100% przyjęto, nasi profesorowie przyjęli, że seria 10 zabiegów. Jeżeli mówimy na przykład o stwardnieniu rozsianym, gdzie leczy się po prostu, znaczy leczy, zmierza się w kierunku tego, żeby zastopować cały proces. Lekarze, którzy mają pojęcie, zajmują się całą dziedziną, potrafią przepisać do 100 zabiegów w serii. Mhm. Także to jest zależne od po prostu wiedzy lekarza, który prowadzi i potrzeb medycznych, które są po prostu określane ściśle, bo to jest właśnie ta maszyna, ten organizm. Skomplikowanie. Natomiast w przypadku, jeżeli mówimy o regeneracji, o działaniach prozdrowotnych, odnowy biologicznej w sporcie, bo tutaj żeśmy nie powiedzieli jasno i wyraźnie, że krioterapia ogólnoustrojowa, jeżeli wchodzimy do komory, działa też przeciwbólowo.
Po prostu poprzez reakcję organizmu znoszony jest ból i w tym momencie jest przyspieszona rehabilitacja, jest w ogóle często możliwa, bo jeżeli nie możemy ruszyć kończyny w stawie, a tutaj mamy zniesioną część bólu, no to wtedy możemy dalej to rehabilitować. 10 jest stanowczo za mało. Ale uwaga. Zbyszko, ale przyjęto to jako standard początkowo tak, wyjściowy. Wyjściowy, bo Narodowy Fundusz zwraca pieniądze za 10 wejść. Aha. Cały dowcip. I już później, jak chcesz wchodzić dłużej, to musisz płacić. Rozumiem. A w tej chwili nikt nie powiedział, że 10, a teraz niektóre, żeby zregenerować cały organizm, to okaże się, że 30 wejść jest, to jest tyle, co potrzeba, czy 40. Dlatego w tej chwili mówimy o dwukrotnym albo trzykrotnym wchodzeniu w ciągu dnia do komory, żeby nie rozciągać to w czasie w nieskończoność. Rozumiem. Jak najszybciej, żeby to ten, bo... A jak długo utrzymują się te efekty? No właśnie, to jest indywidualna sprawa. Jeżeli człowiek na przykład ma bardzo, weźmy w tej chwili, przepraszam bardzo, nie wiem czy ja teraz powiem dla was straszną rzecz, że w pewnym momencie wszyscy ci, którzy mają endoprotezy, robione biodra, kolana i tak dalej, to będą pójdą do sądu i będą sądzić lekarzy, którzy mu to zrobili. Bo można regenerować chrząstkę. I mamy udokumentowane to w postaci, że były robione badania, że w ogóle ta chrząstka przestała istnieć, wchodzenie do komory i działanie daje regenerację, nawiasem mówiąc, chrząstki. I można wtedy bezboleśnie to ruszyć.